patera. Spot za spotem można robić, ziomek. Patrz tego gościa. Drze się, krzyczy, buczy i ledwo jedzie. Pod koniec września miałem okazję pojechać do Las Vegas. Podróż z Polski trwała łącznie 22 godziny i miałem dwa loty z Krakowa do Amsterdamu i z Amsterdamu do Las Vegas. W dzisiejszych czasach, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, nie trzeba mieć wizy. Należy natomiast wypełnić specjalne podanie przez internet, które nazywa się ESTA, czyli Electronic System for Travel Authorization. Podczas wypełniania takiego formularza musimy podać naprawdę bardzo dużo różnych szczegółowych informacji na swój temat i jak już wypełnimy cały formularz, wysyłamy go. Później musimy poczekać do 72 godzin na akceptację, ale przeważnie trwa to krócej niż godzina. No i musimy jeszcze zrobić opłatę na koniec wypełniania tego formularza. Tam było chyba $20 czy coś takiego, jakieś 80 zł to wyszło. I oczywiście musimy mieć ważny paszport. Będąc obywatelem Polski, możemy bez przeszkód sobie polecieć do Stanów Zjednoczonych. Najbardziej męczącą częścią podróży był oczywiście lot z Amsterdamu do Las Vegas, który trwał 10 godzin. Z Amsterdamu wyleciałem o godzinie 11, a do Las Vegas przyleciałem o godzinie 13 tamtego czasu, więc moje ciało odczuwało, że trzeba iść spać, bo już dzień jest długi, ale tutaj jest środek dnia w Las Vegas, jest gorąco i dużo słońca, więc trochę inaczej tu jest niż w Europie, powiem szczerze. Już po pierwszych minutach inne samochody. Czekam sobie na Ubera. 10 godzin lotu samolotem z Amsterdamu i do Amsterdamu jeszcze trzeba było lecieć 2 godziny, ale wstałem dzisiaj o godzinie 4 polskiego czasu. Jest godzina północ polskiego czasu teraz i dalej jestem na nogach. Have you traveled here before? You mean in States? In Vegas. Vegas, no. Again, thank you for waiting for me. Oh yeah, it's a problem. It's a stupid situation for me, but... Yeah, I know it can be a struggle sometimes. They don't make it the most obvious. No, idziemy do hotelu. Ja pierniczę, ale jestem stylany. Stary. Mam takie wory pod oczami, że aż musiałem okulary założyć, bo byście mnie nie poznali. Idziemy sobie na spanko, jakieś szybciutkie, bo wieczorkiem jest jakiś meeting, jakaś imprezka zapoznawcza. Trzeba będzie ogarnąć, ale na teraz... Oh man. Jesteśmy w hotelu, ale w kasynie. Ale duże. Można sobie usiąść i grać, czy to tylko wieczorem? Nawet nie wiem, co mam klikać. Okazało się, że wszedłem do złej wieży hotelu. To jest wieża Canyon, a jest jeszcze wieża Opal. I pani sprzątaczka mnie pokierowała. Dlatego nie ma tutaj mojego numerku. Czaisz, można w hotelu złej windy użyć. Gdzie są windy? Ja chcę windy. O, ale fajnie. Widoku chyba nie będzie fajnego. O nie, no jakiś tam jest, ale takie... O, tam chcę pójść. To jest ta sfera nowo wybudowana. Ja będę miał na to widok. Szkoda, że za budynkiem to jest. O, to będzie w nocy wyjebiście wyglądać. Wow. Fajnie, fajnie, że jestem blisko od tego, bo właśnie to był jeden z moich takich celów w Vegas. No na pewno moje, bo są dwa łóżka. ochotę postać sobie na skrzyżowaniu i poobserwować autka. Nie dlatego, że jeżdżą tu jakieś sportowe, tylko że właśnie takie zwyczajne auta nawet wyglądają inaczej niż u nas. Takie całkowicie zwyczajne fury. Idę do cienia się schować. Bardzo mało ludzi chodzi po chodnikach. Praktycznie nikogo tu nie ma. A chodniki wyglądają jak ścieżki rowerowe trochę. Właśnie chciałbym mieć jakiś elektryczny pojazd teraz. Jakiegoś monocykla czy coś, żeby sobie tu pośmigać. Całe Las Vegas bym objeździł, bo wszystko jest takie równe, nie? Te drogi tutaj. No i myślę, że fajna przygoda. Dużo byśmy zobaczyli. Mega dziwnie. Jakbym się faktycznie przeniósł do jakiegoś filmu hollywoodzkiego w tym momencie. Mimo, że nie jestem w Los Angeles, tylko jestem w Las Vegas, to mam takie uczucie. Odpalę sobie trening, zobaczymy ile przejdziemy. Idziemy gdzieś w tamtą stronę. Co chwilę jeżdżą sobie Chargery, Camara, Tesle to oczywiście, ale Camaro bardzo często, Dodge, Chargery, chyba się takie wypasione busy z takim przodem potężnym, nie? Czasami też pokazują się te jakieś terenówki z takim potężnym liftem i wystającymi na bok kołami. Wiesz, poza obrys samochodu, co u nas jest zabronione, nie? No, starszy Mustang z V8. A tu jest skrzyżowanie. Tutaj można sobie popatrzeć. Zobaczcie. Tam stoi sobie Ram. Obok niego Challenger. Starszy chyba. Ale patrzcie, nawet taka Toyota inaczej wygląda, nie? I właśnie o tym mówię, że to robi wrażenie, no takie jakieś starsze autka czy coś. Zupełnie inne samochody, nie? I co chwilę buczy jakaś V8. Coś się dzieje. Można by tu usiąść z kolegą i gadać cały czas, rozpalić grilla i podziwiać. Przynajmniej jak dla mnie. Zobacz tego gościa. O tym mówię, nie? Fajnie to wygląda. Przypał trochę, wiesz, że masz skierowaną kamerkę w czyjąś stronę i... Ale wszystkie samochody bym chciał nagrywać i pokazywać, bo są świetne. Ale jakoś tak czuję się tu niebezpiecznie, bo oglądałem masę filmów o tych teraz problemach w Stanach Zjednoczonych z tym takim dragiem zombie. Ludzie przedawkowują różne leki przeciwbólowe i jest problem. I może to też jest powód, dla którego ludzie tak mało chodzą. Na przykład jak wychodziłem z hotelu, to był taki most jakby. Chyba coś do spływania albo odprowadzania wody, czy coś takiego, nie? No i były tam jakieś podejrzane typy, a spod tego mostu ktoś wychodził. Jakaś babka, nie? No i pewnie tam sobie siedzą i odpoczywają, że tak powiem. Więc z zewnątrz to wszystko wygląda, wiecie, ładnie, pięknie, nie? Ale ludzie tu mają problemy. Tak się zastanawiam, te drzewa są tak idealne, że wyglądają, że nie wiem, zastanawiam się, czy nie są sztuczne przypadkiem. Idealnie przestrzyżony trawniczek, zobacz. Muszę aż dotknąć, czy jest prawdziwy. Chyba prawdziwy. No ale zobacz na to, ziomek, no. Wiesz, idealne drzewka, jedno przy drugim, idealnie posadzone, nie? Kurde, myślę, o co chodzi z tymi pick-upami. Oni cały czas jeżdżą z pustą paką, nie? O co chodzi? O co chodzi? Tutaj akurat tych pick-upów jest mniej, ale to zależy, gdzie się pojedzie. No i tak, zero ludzi. Czasami jakiś biegacz się pojawi. A poza tym pusto. Cały czas tylko samochody i samochody, a na pieszo prawie nikt nie chodzi. Ciekawe, ciekawe. Z jednej strony motoryzacja, fajnie, samochody lubimy, a z drugiej strony chyba się trochę też boimy, nie? Różnie to bywa. Może nie o tej porze, ale... Oh my god. I taki sobie Fordzik jedzie, nie? Szerokie drogi. Nie możesz wyjść z podziwu, nie? Bo to coś zupełnie innego. Ja nie wiem, czy te drzewa są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Kurde, no coś tu się obrywa z tej kory. Takie dziwaczne. Jak ktoś z was nie był jeszcze w USA, koniecznie musi sobie pojechać i zobaczyć. Bo inny świat. Kolejny jakiś Chevrolet z wielkim dziobem. Ja pierniczę, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. To chyba na mnie największe wrażenie robi. Ale zobaczcie, wszędzie pusto, nie? U nas in Poland pójdziesz do Kraków i co? Ludzi pełno wszędzie, samochodów wszędzie pełno, ciasno, nie? No ale mówię, no, Las Vegas to jest raczej takie bogatsze miasto, prawda? Jak ktoś tu przyjeżdża, to raczej sobie zwiedzać, nie? I odpoczywać, może bawić się. Ach! Najbardziej jarają mnie chyba te ciężarówki takie, bo widziałem parę na trasie i tak świetnie wyglądały. Jak do domu sobie wrócę, to sobie od razu pogram w American Truck Simulator. Kurde. Bo teraz w końcu będę to czuł. O, tu jakiś challengerek sobie na speedzie poleciał. Tu jakieś dziwne Subaru. Jakby kurde... O co chodzi? Nawet radiowozik jest kozacki. Wiesz, musi wyglądać jak 7 diabłów. Jakiś maglewik chyba. No nie wiedziałem, że w Las Vegas taki pociąg jest. No i tutaj kończy się mój spacerek, bo niestety zamknięte jest przejście. Nie wiem, jak jest w ogóle z przepisami w USA, ale mają tutaj fest przyciemnione przednie szyby boczne. Widocznie tak może być u nich chyba, nie? Chyba wiem, dlaczego mało ludzi chodzi po chodnikach. Wszedłem sobie w totalnie randomową stronę i tu chodnik się kończy. Można jechać tylko samochodem. A tam z kolei jak chciałem iść przy tej kuli, to nie można było, bo roboty drogowe. I udało mi się w randomową stronę przejść 2,5 km. Tak. No, mogłem wybrać inną drogę, nie? Ale szedłem takimi w miarę głównymi ulicami. I po prostu w pewnym momencie się chodnik kończy i koniec. A, chociaż nie, tu jeszcze można sobie przejść. Okej. Okay. Myślałem, że się nie da, ale się da. I ciężaróweczka. Kurde, to jest to. O kurcze, jedzie ta wielka półciężarówka. Coś ciągnie za sobą. GMC. Pana tego gościa. Co mam pokazywać, no. Każdy jeden samochód jest ciekawy, bo każdy jest inny od naszego, nie? Różni się, może poza Teslami i Priusami. No i tutaj sobie zaszedłem, zrobiłem 3 km, zadzwoniłem po Uberka i jadę do Las Hotelas. Opa tego. I co, musi mieć taki lift? Nie musi. Ale ma. I jedzie. Ty, znalazłem mi ziomka, który nazywa się Mohamed. Zaraz tu będzie. What's the other city in Kraków? Kraków. It's much nicer than Warsaw. Okay, Kraków. Okay. Wrocław. Wrocław, it was nice. But I liked Praga. Praga is beautiful. Yeah, Prague is beautiful. We've been to Hungary, we've been to Budapest. Rzeczy, które serio rozwalają w Stanach Zjednoczonych, to są przestrzenie. Ja pierniczę. Żeby gdzieś dojść, trzeba naprawdę długo iść. I tutaj jest też kolejna rzecz, która szokuje. W ogóle, przynajmniej w Las Vegas, nie wiem jak tam w innych miastach, w ogóle jest wszędzie mega czysto i pusto. Są tylko samochody usiane na parkingach, ale nie ma nigdzie ludzi. nikt nie chodzi praktycznie na pieszo, nie ma pieszych. Bo jest naprawdę dziwnie, tak jak wiesz, u nas jedziesz sobie przez miasto, czy przez nawet miasteczko, czy wieś, gdziekolwiek. Wszędzie gdzieś ktoś chodzi, prawda? Na pieszo. To jest takie u nas normalne. Tutaj nie ma absolutnie nikogo. Nikt nie łazi na piechotę. Głupie osiedle mieszkaniowe potrafi mieć dojazd jak nasze 2 albo 2,5 drogi. Wiesz, jeśli chodzi o szerokość. Totalny kosmos. Nie wyobrażam sobie tego, nie? I same osiedla, tak jak masz domki, to jeden domek, wiesz, ta droga po środku to jest jak 1,5 naszego pasa, nie? Niewyobrażalne, wiesz, jakieś odległości, niewyobrażalne przestrzenie są między budynkami chociażby. No ale to trochę dlatego, że tutaj mogli chyba zaprojektować to wszystko od podstaw, nie? A u nas z dziada, pradziada, jak ktoś sobie działkę czy tam domek jakiś postawił, tak jest, nie? Co wiedzą pewnie osoby, które się tam kiedyś budowały u nas w Polsce. No i teraz najważniejsze dla mnie, czyli motoryzacja, czyli coś, co na co od razu zwróciłem uwagę. Czyli wiesz, samochody, ok, jest na przykład sobie Toyota Camry, ale ona wygląda trochę inaczej w wersji USA niż w wersji takiej europejskiej, no nie? Wiesz, to są takie drobne różnice, które dla normalnych ludzi są może niezauważalne, nie? Ale dla kogoś, kto lubi motoryzację, samochody i interesuje się tym, no to jest takie what the fuck, nie? No już nie wspomnę o tym, że wszędzie są te takie ciężarówki, półciężarówki, pick-upy, SUV-y z wielkim przodem, z wielkim takim grillem, nie? No i tak, wiesz, oglądasz dużo tych hollywoodzkich filmów, różnych seriali, które gdzieś tutaj były kręcone w Stanach, nie? I sobie tutaj przyjeżdżasz i to wszystko jest taką rzeczywistością, no i to cię tak uderza za pierwszym razem, przynajmniej mnie tak uderzyło. Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jest w Stanach Zjednoczonych, takie jak na przykład tutaj w Las Vegas, że jest pięknie, no sami Amerykanie przecież tutaj przyjeżdżają, żeby się pobawić, wyszaleć. Nie cała Ameryka wygląda tak, ale tu jest mega ekskluzywnie i czuć to takie bogactwo i przepych, taki aż przesadzony przepych, naprawdę. Taki zbytek nad zbytek. No nic, do zobaczenia w następnym vlogu ze Stanów. Trzymajcie się. Cześć.